Dzień dobry. Oj, coś słabo, śniadanie chyba było cienkie. Dzień dobry. No, cudownie. Bawicie się dobrze? Świetnie. I za chwilę wybierzecie szefa swojego miasta dzieci. A ja z wielką przyjemnością i satysfakcją przekażę mu takie dwa piękne klucze. Jeden taki symboliczny, pani Magda te klucze już trzyma. Ten drugi to jest specjalny klucz zrobiony na miasto dzieci. Będziemy go sobie przekazywać co roku. Będzie takim specjalnym gadżetem miasta dzieci. I będzie symbolizował to, że właśnie w ciągu tych kilku dni to dzieci są najważniejsze w Świdnicy. Bo dzieci są w ogóle najważniejsze, prawda? Dzisiaj jest mi bardzo miło przekazać ten honorowy dyplom i odznaczyć miasto Świdnica tytułem miasta przyjaznego dzieciom i złożyć tutaj na ręce pani prezydent ten oto dyplom. Bardzo dziękuję. Serdecznie gratuluję. Życzę dalszych sukcesów i jeszcze więcej takich imprez dedykowanych dzieciom. Dziękuję. Witam serdecznie. Jest mi bardzo miło, ponieważ miasto Świdnica jako pierwsze miasto w Polsce otrzymuje certyfikat przyjaznej wolontariuszom. Jest to certyfikat przyznawany instytucjom w całej Polsce za to, że wolontariusze tutaj mogą czuć się szanowani, mogą czuć się bezpiecznie i mogą działać tak jak przewidują nasze opracowane standardy. W związku z tym na ręce pani prezydent wręczam ten certyfikat. Ja jeszcze słowo chcę dodać, bo to nie jest nagroda ani dla mnie, ani dla urzędu. To jest nagroda dla wolontariuszy. I powiem tak, ja was teraz, dzieci, bardzo proszę o bardzo mocne brawa dla tych wszystkich dorosłych wolontariuszy, dla młodzieży, która was tak wspaniale wspiera, bo bez nich miasta dzieci by po prostu nie było. Bardzo mocne oklaski, jeszcze raz. I mam nadzieję, że wy będziecie te tradycje kontynuować i za kilka lat, jak będziecie trochę więksi, to przyjdziecie na miasto dzieci już jako opiekunowie, jako wychowawcy i będziecie się opiekować albo swoimi młodszymi siostrami, braciszkami albo kolegami. Wierzę, że tak właśnie będzie i że ten certyfikat, który dostaliśmy, będzie w pełni zasłużony i dzisiaj, i jeszcze przez długie lata. Dziękuję serdecznie raz jeszcze. Będziemy? No oczywiście. Będziemy. Julia Lewandowska, prezydentem miasta dzieci, a przekazują klucz do miasta dzieci pani prezydent miasta Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska i pan zastępca wójta Świdnicy, pan Zbigniew Kanicki. Wygrała się wybory prezydenckie. Czym przekonałaś do siebie dzieci? Chyba jednak tymi owocami i dyskoteką. Myślę, że każde dziecko lubi takie coś, a przy okazji nie dość, że zdrowo, to jeszcze super zabawa. Moimi założeniami było to, żeby dzieci dobrze się tutaj czuły i po prostu jak w takim drugim domu. No. Jedno się udało zorganizować, chodzi o basen. Tak, jeszcze zostało tylko lodowisko i będzie super. Jak się czujesz jako wygrana nowa pani prezydent? Czuję się naprawdę super. W tamtym roku zostałam wiceprezydentem i w tym chciałam osiągnąć swój cel, czyli prezydent, i udało się. Zamiast kolca jadowego w ogonie, bo wiemy, że skorpiony atakują swoją... Czego dzieci mogą się nauczyć na waszych zajęciach? Nasze stanowisko to mistrz samoobrony, czyli jako klub taekwondo staramy się nauczyć dzieci przede wszystkim tej samoobrony, tak? W formie różnych zadań. Uczymy także gimnastyki, przeplatamy to różnymi zabawami ruchowymi, więc tak, żeby te zajęcia były aktywne dla dzieci, żeby aktywnie w nich uczestniczyły, tak? Ale przede wszystkim naszym przesłaniem jest to, żeby pokazać ciekawą alternatywę na spędzenie wolnego czasu, tak? I tak jak widać tutaj mamy teraz jedną z zabaw, tak, która nazywa się osa i dzieci teraz uczą się współpracy na przykład w grupie. W późniejszym etapie będziemy uczyć jeszcze kopnięć oraz takiej samoobrony, jak się obronić przed jakimś łobuzem. Tak? Jak widać, dzieci są bardzo zainteresowane. Tak, staramy się, żeby to było pokazać, że sport to nie jest tylko taka rutynowa, że to nie są rutynowe ćwiczenia, ale przede wszystkim, że jest to fajna zabawa.
tak? I przez taki nasz autorski program staramy się zachęcić dzieci do takiej aktywności fizycznej. Jak się bawicie na mieście, dzieci? Dobrze. Teraz mamy pierwszy zawód jako ochroniarza. Czy się spotkaliście z jakimiś trudnościami? Nie. Możesz wejść. Fajny zawód? Tak. Chciałbyś zostać w przyszłości? Tak. A ty? Tak. Straszyć. Taka. Odczepiła nam się mała część, już jest nagrywany. Miasto dzieci rozpoczęło się na dobre. Jak będzie wyglądała tegoroczna edycja zabawy? Zobaczcie, jak... Podobnie i niepodobnie. Mamy dużo więcej dzieci, bo mamy 500 dzieci na jednym turnusie i mamy 41 zawodów. Nie zmieniło się to, że dzieci przychodzą i otrzymują śniadania, potem pracują, mają 3 godziny pracy, za pracę otrzymują tauronki i później mogą je wydać w sklepie marzeń. Jest dużo więcej atrakcji, to jest ważne. Mamy 10 zawodów wyjściowych, to znaczy, że dzieci wychodzą poza bramy miasta dzieci, na przykład do pizzerii, do pierogarni, do restauracji, tam uczą się zawodów kucharskich, ale również do straży pożarnej, tam uczą się jak być strażakiem, czy do biblioteki, gdzie uczą się funkcjonowania biblioteki. Zabawa jest fantastyczna, pogoda nam dopisuje, dzieci jest dużo więcej opiekunów, dużo więcej wolontariuszy i z tego się cieszymy. A jak właśnie pod względem organizacyjnym, czy wszystko udało się dopiąć do końca? Tak, bardzo, bo od razu wiedzieliśmy o tym, że będzie dużo więcej dzieci, dlatego zabezpieczyliśmy się i mamy dużo więcej opiekunów, dużo więcej wolontariuszy i organizacyjnie wszystko przebiega bardzo dobrze. Tak.